Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Rewolucja z ducha. Naszym gościem jest ojciec Michał Paluch, doktor teologii. Powinien powiedzieć ojciec doktor Michał Paluch, dominikanin, teolog, dyrektor Instytutu Tomistycznego. Witam serdecznie. I wracamy do rozpoczętego trochę wątku, przeze mnie rozpoczętego, teologii ciała. Czegoś, co George Weigel nazywa taką bombą z opóźnionym zapłonem, którą Jan Paweł II podłożył Kościołowi na następne wieki. Na ile ta teologia ciała, to myślenie o cielesności jako bardzo ważnym elemencie naszej tożsamości, nie jako bardzo ważnym, jako konstytutywnym elemencie naszej tożsamości, jest z ducha tomistyczne, a na ile jest jakoś jednak przezwyciężeniem, jeśli nie samego Tomasza, to pewnego mocno zakorzenionego w myśleniu także katolickim, czy katolików, katolickim może nie, ale katolików, takiego platonizmu, który cielesności tak specjalnie nie lubił. Proszę pamiętać o tym, że święty Tomasz odwołuje się do Arystotelesa, dla którego złożenie z materii i formy jest konstytutywne dla każdego bytu, co pozwala mu także w związku z tym wskazywać, kiedy rozważa problem zmartwychwstania, wskazywać na to, że człowiek wyłącznie wraz ze swoim ciałem jest osobą, jest w pełni osobą. Więc systemowo ciało dla świętego Tomasza jest istotne i jest ważne. Jak wspominaliśmy wcześniej, w przypadku świętego Tomasza trzeba pamiętać, przepraszam, w przypadku Jana Pawła II trzeba pamiętać o tym, że jest tomistą co do treści, natomiast nie co do formy. I myślę, że w związku z tym jego odwoływanie się do Tomasza to jest próba wyzyskania tych takich najważniejszych intuicji związanych właśnie z interpretacją ludzkiej osoby. Będzie to przekonanie o godności każdej osoby ludzkiej. Będzie to odwołanie się do także rozważanej przez Tomasza za Boecjuszem definicji osoby. Będzie to przede wszystkim, i to może jest najważniejsza rzecz, olbrzymi optymizm w podejściu do człowieka, do jego możliwości, dotyczących poznawania, stąd też taka rola rozumu w myśleniu o relacji rozum-wiara, ale także oczywiście w myśleniu o cielesności. Ciało jest dobre. Nie tylko ludzkie władze duchowe, intelekt i wola, ale także uczucia są dla Tomasza czymś fundamentalnie dobrym. I oczywiście jest tak, że my możemy wszystko w nas rozchwiać, prawda? Wprowadzić nieporządek. Na tym zresztą w dużej mierze polegał grzech pierworodny. To ten brak jakby zintegrowania naszych władz duchowych i naszych uczuć też dziedziczymy, stąd się bierze. Wszystko w nas zostało rozchwiane. Natomiast jako Boże stworzenie my gdzieś w sobie na dnie mamy, jeśli tak można powiedzieć, pewien azymut, taki kompas, który pozwala nam dobrze się nastroić. Oczywiście, jeśli zdecydujemy się na to, żeby pójść za Chrystusem i na tej drodze wytrwać. Że te elementy paradoksalnie wpływają nie tylko na antropologię, ale także na myślenie o innych religiach. Ja pamiętam, jak czytałem Redemptor Hominis, tam są takie fragmenty, one się nie wprost odnoszą do dialogu międzyreligijnego, ale widać to wyraźnie, jest to przypominanie, że w nieskażonej naturze ludzkiej przed grzechem wpisane jest widzenie Boga. To wpisanie jest oczywiście zaburzone przez to postrzeganie, jest zaburzone przez grzech pierworodny, ale ono się może przebijać w samym naturalnym myśleniu ludzkim i w związku z tym może pozytywnie wpływać na kształtowanie się innych religii. Tak, to prawda, że ta tomistyczna, odwołująca się do Tomasza perspektywa dotycząca innych religii jest też niesłychanie pozytywna, afirmatywna.
przy równoczesnym takim zachowaniu twardym, wierności tutaj chrześcijańskiej tradycji objawienia i że pełnię znajdujemy wyłącznie w Kościele katolickim. I ostatnie, znaczy nie wiem, czy ostatni element, ale też istotny element, tak mnie się wydaje, to jest ten element zaufania do tego, że w człowieku i w świecie wpisane są normy moralne. To bardzo mocno było widać w Veritatis Splendor, gdzie Jan Paweł II polemizował z najnowszymi trendami teologii moralnej i filozofii moralnej, które jak gdyby kwestionują istnienie takich silnych podstaw w naturze rzeczy, czy w naturze człowieka moralności. Tak, ale to jest sprawa szersza zaufania do rozumu, które dla wszelkiej refleksji, która odwołuje się dla Tomasza, jest szalenie charakterystyczne. Kiedyś miałem okazję przestudiować dość uważnie kwestię Tomasza poświęconą relacji nauczyciel-uczeń. I co się okazuje? Okazuje się, że dla Tomasza relacja między nauczycielem a naszym rozumem, to zresztą jest dość techniczna refleksja, która polega na dość uważnej analizie, w jaki sposób to w ogóle jest możliwe, żeby to, co jest tutaj w moim intelekcie, mogło znaleźć się w intelekcie drugiego człowieka. Nie chcę tu już tego tam szczegółowo streszczać, natomiast punkt dojścia jest dla Tomasza taki, że relacja między nauczycielem a naszym intelektem jest podobna jak relacja lekarza i naszym organizmem. O co chodzi? Tak jak uzdrawia nas nie lekarz, ale nasz organizm, który ma zostać tylko przez niego umiejętnie naprowadzony na to, żeby zacząć dobrze działać, podobnie w naszym wypadku uczy nas nasz rozum, który jest największym darem Stwórcy. Natomiast nauczyciel ma analogiczną rolę do odegrania jak lekarz. Ma wyłącznie podpowiedzieć naszemu rozumowi prawdę, którą ten rozum sam ma odnaleźć, uznać i przyjąć. To jest sokratejski ideał. Proszę zwrócić, tak, więc oczywiście tutaj nie zaczynamy od Tomasza. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest to ideał niesłychanie odważny, jeśli chodzi o stosunek do rozumu. Gilson, o którym już wcześniej wspominaliśmy, uważał zresztą, że właśnie ten pomysł to jest najważniejsze odkrycie w zachodnim średniowieczu. Taki styl myślenia o rozumie i roli racjonalności. Bo tak naprawdę otwiera drogę do autonomii rozumu i tak naprawdę to z tego ideału wyrośnie później oświecenie. Przy czym oświecenie będzie równocześnie tego ideału zdradą. Dlaczego? Dlatego, że dla świętego Tomasza rozum jest największym darem Stwórcy. I tylko jako taki zasługuje na szacunek. Oświecenie uzna... Nie będzie mówić o Stwórcy. Nie będzie mówić o Stwórcy. Po prostu odetnie tutaj z tego ideału Stwórcę i na tym będzie polegać pewien później dramat, w którym uczestniczymy, bo ten rozum okaże się za chwilę albo Hamletem, takim, który się nieustannie waha i nie jest w stanie się na nic zdecydować, albo tyranem, prawda, który jest w stanie dla każdej idei, którą przyjmie za dostatecznie jasną i przekonującą, ścinać głowy. Okres posoborowy, ja przerwę ojcu, to jest taki okres wielkiego porzucenia tomizmu w teologii, w filozofii, także w nauczaniu seminaryjnym. To jest otwarcie się bardzo szerokie na nowe, rozmaite nurty. No, Heidegger jest takim znakomitym przykładem, ale również egzystencjalizm. A Jan Paweł II i jako wykładowca, i jako arcybiskup, i później jako papież, na to odrzucenie się nie godzi. Tutaj najbardziej wyraźnym jest Fides et Ratio, gdzie nawet jest powtórzony apel z Eterni Patris, już nie tyle od nas o studia nad Tomaszem, ile o silniejsze wprowadzenie Tomasza do programów seminaryjnych, programów teologii. Tak naprawdę, dlaczego Jan Paweł II się z tym nurtem, takim bardzo silnym nurtem,
odrzucającym tomizm i powiedziałbym niebezpodstawnym nurtem. Ojciec nawet trochę mówił o tym, że pewne podstawy do takiego porzucenia były. Dlaczego Jan Paweł II się temu nurtowi przeciwstawiał? Ja myślę, że Tomasz i jego propozycja syntezy nie jest specjalnie oryginalna. Tomasz był kimś, kto po prostu w sposób zwięzły, wbrew temu, co nam się może czasami wydawać, biorąc do ręki jego dzieła. I to można wziąć na kompakt. Właśnie, na szczęście. W sposób zwięzły i spójny, na tyle, na ile to było możliwe, artykułuje tradycję chrześcijańskiego Zachodu. To w związku właśnie z tym jego czerpaniem właściwie z tego wszystkiego, co zastał wcześniej, jego rola będzie tak poważna, bo znajdujemy w nim i Augustyna, i Anselma, i Boecjusza, i Jana Damasceńskiego. Pseudodionizego też. Pseudodionizego właśnie, tak, dodajmy. Znajdujemy ich wszystkich zestawionych w pewną przekonującą całość i przygotowaną w taki sposób, można ją było teraz uważnie w sposób systematyczny przestudiować. I to na tym polega, myślę, siła i wielkość właściwie tej Tomaszowej propozycji i jej rola później w Kościele, którą będzie odgrywać przez wieki. Jeśli to jest taki katechizm dla intelektualistów? Chcę powiedzieć, że jest to właściwie taka najlepsza, którą mamy do tej pory, propozycja wyartykułowania chrześcijańskiej tradycji, prawda? Przynajmniej do XIII wieku. I w związku z tym trudno iść dalej, nie odnosząc się do niej, czy ją całkowicie lekceważąc. Czy nie można być katolickim teologiem? Ja nie chcę powiedzieć to katolikiem, bo to bardzo silne by było. Katolickim teologiem bez znajomości tomizmu. Przynajmniej znajomości. Nie mówię, że trzeba się zgadzać, bo to akurat Benedykt XVI na przykład się nie zgadza. Jest zdecydowanie augustynikiem. Ja myślę, że jeśli chodzi o fakty, to na pewno można powiedzieć, że można być katolickim teologiem i mamy przykłady bardzo liczne w Polsce katolickich teologów, którzy nie znają się na świętym Tomaszu, nie interesują się świętym Tomaszem. Natomiast uważam, że to jest ze stratą dla tego, co proponują i ze stratą dla teologii w Polsce. Natomiast siła Tomaszowej wykładni polega na tym, że mamy szansę na to, żeby spotkać się z wszystkimi najważniejszymi nurtami w chrześcijańskim myśleniu, które go poprzedzały. Może jakby tu akcent na teologię wschodnią jest mniejszy, on w niewielkim stopniu zna na przykład Maksyma Wyznawcę, co jest ze szkodą dla jego syntezy, ale w wielu rozwiązaniach jest mu bliski, bo Maksym także odwoływał się na przykład do Arystotelesa. No, dodajmy, że wtedy Bizancjum też nie znało Tomasza. Kłóciło się o Tomasza bardzo ostro. Jeden z najostrzejszych sporów w średniowiecznym Bizancjum dotyczył Tomasza, chociaż szczerze mówiąc wiedzy o Tomaszu było tam w tym sporze niewiele. Aczkolwiek pamiętajmy, że już bodajże od XIV wieku istnieje greckie tłumaczenie Sumy Teologii świętego Tomasza i Tomasz jest studiowany przez Wschód. Pytanie, czy jest znany w seminariach w Rosji do XIX, właściwie do rewolucji. Językiem wykładowym była łacina. Nie ze względu na Tomasza, ale ze względu na to, że była tam ambicja, żeby jednak tą tradycję zachodnią... Ambicja może była, ale tak zupełnie już w praktyce wyglądało to tak dla informacji. Państwo, wyglądało to w ten sposób, że wykłady z teologii były po łacinie, z podręczników scholastycznych. Wykłady z duchowości były po grecku, z tekstów greckich, ojców greckich. Wykłady z liturgiki były po starocerkiewnosłowiańsku. I efekt był taki, że przeciętny ksiądz prawosławny, nie mnich, nie mówił żadnym z tych języków i nie mówił nawet dobrze po rosyjsku. Znaczy te żarty z popów, których możemy poznać po tonie, po sposobie mówienia, po błędach, które popełniają, niestety nie były bezpodstawne. To trochę brało się z tego, że to wszystko było
wykładane czysto pamięciowo. Ale to nie bądźmy zbyt ambitni, nie czepiajmy się współbraci ze wschodu. Na ile ten apel Jana Pawła II o to, żeby tomizm wracał do seminariów, to jest dość niedawny apel, tak można powiedzieć, jak na historię Kościoła, na ile on jest realizowany, na ile udaje się przywrócić myślenie Tomaszem, albo przynajmniej wykładanie Tomasza w seminariach, na uczelniach. Bo ja pamiętam, że ten apel spotkał się z dość mocną krytyką. Wielu filozofów i teologów mówiło, no dość już tego Tomasza. Specjalnie nam się on nie podoba i nie chcemy go studiować. Tak, znaczy ja myślę, że pierwsza sprawa, to, którą tutaj warto wspomnieć, to, że jest to apel o odnowę teologii w nawiązaniu do świętego Tomasza, a nie jest to apel o tomistyczną teologię, prawda? Innymi słowy o to, żebyśmy w tej chwili wyłącznie powtórzyli Tomasza. Ale prawda? To Leon XIII też tego o to nie apelował. Tak, ale myślę, że to czasami nam tutaj w tych naszych dyskusjach gdzieś umyka. No i jeśli tutaj taki jest pomysł, no to pamiętajmy, że to jest pomysł niesłychanie wymagający, bo to jest wezwanie do tego, żeby próbować stworzyć nową syntezę. Tomasz ma być tutaj naszym przewodnikiem, tych kilka podstawowych intuicji i także no, interpretacji, to nie wyłącznie chodzi o etykietkę, mamy z jego dzieła wziąć, natomiast no, to trzeba skonfrontować ze współczesnymi nurtami myślenia, prawda? Myślę, że no, to jest pomysł, który na pewno nas w Polsce przerasta. Ale przerasta w Polsce? Myślę, że też na świecie, ale to już tutaj bym chciał się ograniczyć do naszej sytuacji. I to myślę, że przerasta nas także, jeśli chodzi o zainteresowanie w ogóle świętym Tomaszem. To znaczy, mam wrażenie, że w bardzo wielu ośrodkach w Polsce teologicznych święty Tomasz wydaje się jakąś pozycją z historii teologii wyłącznie, którą już poznaliśmy, przekroczyliśmy i do której nie warto wracać. W tej chwili naszymi mistrzami myślenia stali się teologowie niemieccy, dwudziestowieczni, często zresztą bynajmniej nie katolicy, ale protestanci. Ja sam jestem za tym, żeby tę myśl czytać, poznawać, natomiast nie jestem pewien, że dobrym pomysłem jest, by z, nie wiem, z teologii Pannenberga, Jungela, czy nawet Karla Bartha czynić podstawę, nie wiem, uniwersyteckiej prezentacji teologii dogmatycznej na uniwersytetach katolickich. Jedno z kluczowych pojęć dla teologii i filozofii uprawianej przez katolików, to jest pojęcie analogii bytowej, czyli podobieństwa między Bogiem a człowiekiem. Znaczy, podobieństwo to oczywiście jest terminem nieostrym. Które to podobieństwo, czy którą to analogię bytową między Bogiem a człowiekiem Karl Barth zdecydowanie i jednoznacznie odrzuca. On nawet w swoich dziełach mówi, jedynym powodem, dla którego nie mogę zostać katolikiem, nie jest ani urząd papieski, ani sakramentologia, tylko kwestia tego, czy to podobieństwo, o którym mówi Pismo Święte, jest większe czy mniejsze, czyli czy zachodzi między człowiekiem a Bogiem pewna analogia, czy nie. Czy szerszy problem relacji między naturą i łaską, prawda, która zupełnie inaczej jest artykułowana przez katolików, inaczej jest artykułowana przez protestantów. Prawda? Jednym słowem, rewolucja w tej kwestii jeszcze przed nami. Jeżeli można mówić o rewolucji w teologii. Teologia jest jednak dziedziną natomiast ewolucji niż tak, rewolucji. Tak, natomiast trzeba powiedzieć, że pojawia się w tej chwili sporo publikacji. Szczególnie anglojęzycznych, ale nie tylko, które są dowodem na to, że wraca zainteresowanie świętym Tomaszem. Szczególnie interesujący wydaje mi się też nurt analityczny, który próbuje Tomasza wciągnąć w taką twardą refleksję nad językiem, uczynić z niego interesującego partnera właśnie w próbach takiego pojęciowego rozgryzania fenomenów
dobrze nam znanych z życia potocznego, właśnie związanych z językiem. No i to wszystko wygląda bardzo obiecująco. Mam wrażenie, że za 10-15 lat to wyda owoce. Czyli za 10-15 lat się spotkamy i porozmawiamy o tym, czy apel Jana Pawła II o budowanie teologii w oparciu o świętego Tomasza przyniesie efekty. Mam nadzieję, że ojciec jeszcze cały czas będzie dyrektorem Instytutu Mistycznego i wtedy Radio Wolność cały czas będzie nadawać. Naszym gościem był ojciec Michał Paluch, dominikanin, dyrektor Instytutu Mistycznego. Do usłyszenia, mówi państwu Tomasz Terlikowski. Dziękuję. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.